Witam serdecznie wszystkich ze Słonecznego Żywca. To ja, Kazyk Lakiernik. Dzisiaj taki odcinek króciutki, przygotowanie kolorystyczne, podcieniowanie. Chwilkę opowiem. Tutaj były takie plamki z podkładu, to jest samochód przygotowany przez kolegów, ja go tylko lakieruję. Były plamki z podkładu. Tu była plamka z podkładu, tu była plamka z podkładu, tu ponad kolach była plamka z podkładu. Teraz drzwi były w podkładzie, żeby kolorystycznie przy tym kolorze to wyszło i nie było problemów. Zobaczcie, co musimy zrobić, żeby potem też nie kłaść warstw tej bazy we świat, tylko powiedzmy, żeby to zamknąć w dwóch warstwach. Tu robimy z takiego podobnego koloru, ja miałem taką szarość, rozcieniowałem, żeby na zderzaku i na błotniku, gdzie one się schodzą, żeby było podłoże kolorystyczne takie samo, żeby potem nie wystąpiła różnica odcienia, że błotnik był w podkładzie jasnym, zderzak jest w kolorze fabrycznym i pomalujemy i zastanawiamy się, czemu to jest inne. Więc musimy te elementy, które się schodzą, zrobić jednym tłem, więc tu to mamy tak rozcieniowane, jest to potem zrobione w taki sitodruk, żeby to wnikało w element, żeby też z tego nie zrobić plamy. Tu jest tak samo, zobaczcie, jak to potem jest tak rozcieniowane metodą sitodruku, też z tego nie jest namalowana plama, tylko to już jest rozcieniowane i tamto też jest rozcieniowane. Wiadomo, przednie drzwi po krawędzi będą się schodziły z tylnymi, więc kolorystycznie musi być to samo. I tutaj też ten kawałek tego boku musi być tak chwycony, żeby potem zakładając tylne drzwi nie było niespodzianki. Także krótki odcinek o tym, co wam zawsze mówię. Teraz to tak pokazałem pokrótce. Pozdrawiam wszystkich serdecznie ze Słonecznego Żywca. Trzymajcie się, Kazyk Lakiernik.